Serial Na ryby z Markiem opowiada o niesamowitej przygodzie na wędkarskich wyprawach. Ty też możesz wziąć udział w tej przygodzie. Odcinek 190 na Odrzańskiej Główce. Wędka jest i przynęty też są, to można jechać. Po odbiorach widzę, jest. Kanapki mam nadzieję, że też są. A sprawdźmy, są, dobra. No to lecimy. Dokąd tym razem? Tym razem nie na ponton. Troszkę odmiany nie zaszkodzi, ale także na spinning. Na szczupaka? Nie na szczupaka. Idziemy poszukać polenia. Może się uda. Kurde, nic nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Jest tylko mały problem. Ja się wybieram do Widuchowej. Tam na te główki, ale wiem, bo byłem ostatnio. Tam zrobili taki teren prywatny sobie, skurczybyki. Wtedy ja nie przeszedłem przez to, bo myślałem, że całość jest zagrodzona. Ale później po analizie filmu i zdjęć doszedłem do wniosku, że tylko wjazd jest zagrodzony, że wleść tam będzie można. No to spróbuję wleść. Zobaczymy, czy to się uda. Jadę już teraz po południu, jest godzina, która? 15:34, tak na kilka godzin. Akurat na sam wieczór, nie na długi dzisiaj wyjazd. Gdyby się okazało, że jednak w Widokowej nie dam rady tam dojść do tych główek, że tam zatarasują, zagrodzą skurnole, to czmychnę sobie na Ognicę albo na Krajnik Dolny. Jestem już prawie na miejscu i zaraz wam pokażę, w czym jest problem. Jeśli chodzi o dotarcie do wody tutaj w Widuchowej, tędy zawsze sobie dojeżdżałem. Tam jest to tak fajnie, bo jest placek do zaparkowania samochodu, wszystko ładnie, pięknie. Aż tu nagle któregoś dnia zajeżdżam tam, właśnie tu, i co się okazuje? Za chwilę zobaczycie. A, już to widzę. Widzicie? Widzicie to, co ja? Teren prywatny. A ludzie kochani, teraz sprawdzimy, jak daleko to jest dziadostwo ogrodzone, czy można tam gdzieś dojść. Ja jestem prawicowcem, jestem za prywatną własnością jak najbardziej, no ale zabierać ogólnie dostępny, lubiany obszar ludziom gdzieś tam dla siebie, nie wiadomo w jakim celu, to troszkę tak nieładnie. Spróbuję tu przegrzeć się, zobaczyć, czy dojdę do główki. Tak sobie to skurczę.
tutaj wyruszyli. Chyba dojdę do tej główki. A tutaj, o, tu sobie stawialiśmy samochody, tam się dochodziło, można było połączyć. No widzę, że tutaj już ludzie zaczynają deptać ścieżkę. To jest dobrze. Trochę nieładnie, panowie, czymkolwiek jesteście. Tędy. Jest dojście do główki, dobra. Jest dojście do główki, a więc idziemy po graty. A jeszcze zanim tutaj wejdę, na nią zerknę. Prawdę mówiąc, suchą stopą dzisiaj. No dobra. Tam jest główka. A tu jest druga główka, na którą ja dzisiaj będę chciał się wdrapać, ale bez problemu się wdrapię. Tam pamiętacie takie dojście do wody, tutaj za tymi krzakami. Tam miałem w planie wodować sobie ponton i tu między główkami, między tamtą a tą na tym swoim elektrycznym silniczku sobie popływać. No niestety ta możliwość została mi zabrana. Tam dalej jest opaska, na opaskę dzisiaj nie wchodzimy. Nie ma takiej potrzeby. Gorąco jak piekle, nie lubię takiej pogody. Nie lubię tych upałów. Od dawna już zresztą. Kto lubi? Łapka w górę. Kto nie lubi, łapka w dół. Albo odwrotnie. Jak to woli. Coś się pierdyknęło, gdzieś słyszałem. Gdzie to było, co to było, to nie wiem. Dobra, wędka, często to pytacie, Daiwa, Exceller, ...2,7 długości, ile ona tam ma, 10 do 40 gramów, nie widzę więcej, a kołowrotek jest taki, o, sobie przeczytajcie, ja nie będę tego czytał, zapomniałem jak to się nazywa. Pen czy nie pen, albo jakiś inny, gówno. Wszystko to jest gówno. Uwierzcie. Dlaczego ja tutaj tak nie wchodzę na tą główkę od razu? Bo po pierwsze, jeszcze nie jestem przygotowany, a po drugie, chcąc robić polenia na początek, trzeba właśnie obrzucać tutaj po cichutku te miejsca z brzegu, nie wchodząc jeszcze na główki. Dobra, mam taką małą stalkę, wolno mi nie będzie przeszkadzać. To znaczy, że ten wobler doskonale imituje uklejkę, no taką rybę, na którą właśnie boleń poluje. No, ale zobaczymy, czy skusi tutaj te bolenie, które gdzieś tam siedzą zaczajone, przyczajone, schowane. Czy skusi? Wiatr jest na wodzie, tu go nie ma, tu jest gorąco, a się pocę. Założę obrotówkę tutaj, spróbuję przy brzegu, zanim wejdę trochę dalej, przy brzegu pomachać tą moją sławetną. To nie są takie główki jak na Wiśle, tam oglądam u chłopaków. U nas te główki troszeczkę są inne. Tu sobie nie rozłożysz raczej siedziska. Raczej sobie nie rozłożysz parasola, bo nie ma w co wbić. Chociaż chcącego nic trudnego. No i posiedzieć, postać tutaj też długo nie postoisz. Ale chodzenie po tych główkach nie należy do łatwych. Jeszcze trudniej jest wtedy, kiedy tutaj
przelewa się przez Wojewoda, tak jak było to w tamtym roku. Teraz mamy suchą główkę. Można popróbować. O! Ciężko mam torbę i mnie przebiło do tyłu. Cholera! Weź to wszystko, człowieku, trzymaj w ręku, a dajcie spokój. Gdzie jest mój, kurde, pomagier jakiś? Przecież ja się zmarzeję, nie mogę. Nie mogę, nie. To coraz większe wysiłki bo nasze. Dobra, starczy może. Dobra. Chodź, coś tutaj się zaczęło dziać. Tu masz piecie kurki. Ja tu długo ustaję, to nie jest tu gorąco. Gorąco. Specjalnie nie brałem przynęt innych niż boleniowe. No jeszcze te obrotówki, które się sprawdzają na wszystkim. I przyjechałem polować na bolenie. A dalej gdzieś we krwi jest to szczupaczenie. Trzeba to zmienić. Nadal gorąco. W końcu się rzucają boleń. Dobra, wiemy gdzie stoją. O, tu przy mnie już są. Boleje się rzucają tutaj w mojej okolicy, ale nie biorą, to jeszcze chyba nie na nie pora. W związku z tym postanowiłem sobie porzucać troszkę za okoniami, zobaczyć jak one tutaj będą się, jakie będą chętne do współpracy. Może na razie na tą blaszkę. Biorę podbierak aż tam, a ja tu. Amerykańscy naukowcy udowodnili na próbie 1561,5, bo jeden taki mały był, wędkarzy. To badania przeprowadzano w Stanach Zjednoczonych. Oni to tych wędkarzy przebadali dokładnie. Mają na to dowody, udowodnili, że jak wędkarz jest nad wodą i mu ryby nie biorą, to nie ma znaczenia, czy on stoi, czy on siedzi. I tak mu brać nie będą. A w tym samym badaniu, dokładnie w tym samym badaniu, bo przeprowadzili przy okazji jeszcze drugie badanie. W tym samym badaniu stwierdzili, poparli to dowodami, że wędkarz siedzący jest mniej męczący niż stojący. Czy jakoś tak. Nieważne. Ważne, że jestem nad wodą, jest już ciepło, nie jest gorąco. Ważne, że zbliża się godzina 6,
szanse na złowienie ryby wzrastają z zera do zera. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy jadę na ryby, to jest taka jedna wielka, pewna powtarzalność. To jest pewnik, to jest nie do podważenia, nie do pobicia, nie do w ogóle, nie do zakwestionowania. To nikt nie może nic tam z tym zrobić. To. Nawet żadne czary-mary nie pomogą. Jak jadę na ryby, to zawsze gówno złowi. Złowiłem w życiu 3 balenie. Jeden za czasów przed-YouTube'owych. 2 w trakcie, kiedy nagrywałem filmy. Widzieliście te balenie moje. Ten ostatni, złowiony tam gdzieś niedaleko, tutaj, z Norbertem. Przepraszam, że jem, ale głodny jestem. Sprawił mi taką wielką frajdę, że postanowiłem, że jak tylko będę miał czas, jak tylko nie będę planował jakichś innych wyjazdów, to zawsze sobie na tą oderkę przyjadę i popróbuję. Wiem, że to nie jest łatwo. Ci, którzy próbowali, to też wierzą. No, ale nie próbując, na pewno nie złowię. Daleko nie mam, bo do tego miejsca 33 km, tak prawdę mówiąc. Walenie, zapraszam do współpracy. Muszę teraz przeprowadzić skomplikowaną, bo w warunkach takich terenowych operację wymiany karty CD i baterii w kamerze GoPro. Trzeba tu uważać, żeby to nie wypadło. Wiecie, jak to jest. No spróbujemy, może się to uda.
bateria. Dobra, tamta jest tu. Rozgrzane to wszystko jak nie wiem co, taka te... GoPro to się tak grzeją. Dobra, wkładamy baterię. Bateria włożona, teraz karta. Znaleźć 64. To jest stara 16. To jest mniej stara 32. Zawsze na końcu, nie? Też 16. Oczywiście na końcu albo wcale. Kurde. 64 GB. To jest tak, jak chodziło. Wyjmijmy najpierw tamtą. Połóżmy ją tam do środka. Jak na razie wszystko odbywa się bezproblemowo. Zamykamy. Jeszcze tutaj zabezpieczymy tę kartę. Wkładając ją do adapteru. Zamykamy. Wkładamy do toaletki. Powerbanka nie może na jego miejsce. Niech wszystko wróci tam, gdzie było, bo było dobrze. Nic się nie gubiło, nic się nie psuło. Niech wszystko będzie na tym swoim stałym miejscu, a wtedy nic się nie stanie. T8, tak. To są te wody po goleniu idealnie pasują. Dobra. Teraz operacja. Oby się przydała. Oby się przydał rozwieracz. I oby się przydał. Przydał teatr. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Operacja zakładania karty na... Nie karty, tylko kamery na statyw. Kurde, trzeba wstać. Nie jest to łatwe. W tym wieku. Jakoś dajemy jeszcze radę. Pozwólcie, że sobie zsynchronizuję kamerę. Dwie kamery. Zobaczcie, jak to robię. Dobra, teraz jest cisza i jedziemy. Chodzi o ścieżkę dźwiękową, bo nagrywam na dwie kamery, więc przydałoby się to zsynchronizować na osi czasu.
pytanie, czy mi się uda złowić, czy mi się nie uda złowić tego polenta. Dobra godzina już teraz jest. Się najczęściej rzuca ten balen, nie? Że mam okulary, to czy się słodesze, to można patrzeć w tą żarówkę. No, będzie pik. Herbatka. Też się przetarła przez kamienie, bo tak jakby branie było. Zawsze na bolenia trzeba szybko kręcić. Ja tu kręcę tak średnio szybko, jak zauważyliście. No dobra, teraz zrobimy zawody. To jest speed. Tak szybko nie trzeba było, co? I tak.
samo, co to jest. Tak myślę, czy ta moja doskonała powtarzalność, doskonała, wręcz perfekcyjna powtarzalność wynikowa, wyników moich wędkarskich, zawsze taka sama. Na tym samym poziomie non stop. Czy ona jest już śmieszna, czy ona jest wkurzająca? Czy ona jest jeszcze śmieszna? Czy już wkurzająca? A może już nie wkurzająca, może już śmieszna. To troszkę tak... trochę tak nie fair, nie? Tak... jakoś dziwnie. Ja wiem, że ja sobie stawiam wysokie poprzeczki, bo z uwidzibolenia to nie jest prosta sprawa. No ale... ale mógłby się trafić, nie? Pewnie gdybym pojechał gdzieś tam już teraz o tej porze roku, bo jak byłem na początku maja, jeszcze zimna woda na federku, to tam się nic nie działo, to też było do przewidzenia. Gdybym pojechał na federek, to pewnie bym tam natargał leszcze, jakiś tam płotek i inny pierdółek. A chciałem bolenia spróbować, nie udało się. Dlatego ta powtarzalność wkurzająco śmieszna, śmieszno wkurzająca. No, zaczyna mnie już troszkę, powiem szczerze, nudzić i irytować. Natomiast, uwierzcie mi, nie chcę iść na łatwiznę. Chcę spróbować zrobić coś naprawdę takiego fajnego, coś cennego. Właśnie, złowić bolenia. Złowić dużego szczupaka. To mnie kręci, to mnie zawsze tak podnieca. W następnym odcinku. Tutaj po prostu mam nadzieję, dużą nadzieję,